Na kilka dni przed inauguracją nowego roku szkolnego odbyła się w Suwałkach wielka narada dyrektorów szkół. W PWSZ spotkali się dyrektorzy szkół z Suwałk, Augustowa, Sejn i Grajewa oraz przedstawiciele Podlaskiego Kuratorium Oświaty i lokalnych władz. Podsumowano miniony rok szkolny i omówiono założenia na nowy. Nadchodzący rok szkolny będzie spokojny. W tym roku nie planujemy większych zmian, powiedział Radiu 5 Jerzy Kiszkiel, podlaski kurator oświaty. Ten rok szkolny będzie, myślę, znacznie spokojniejszy niż ubiegły. Nie ma żadnych rewolucyjnych zmian, jest kontynuacja tych zmian, które zostały zapoczątkowane w roku ubiegłym, czyli reforma programowa, która w tym roku szkolnym wchodzi do klas drugiej szkoły podstawowej i gimnazjum. Kolejny etap obniżania wieku obowiązku szkolnego, czyli upowszechnianie wychowania przedszkolnego. Pięciolatki mają prawo korzystać z opieki przedszkolnej, dzieci sześcioletnie mają prawo korzystać, pójść do podjąć naukę w tej pierwszej klasie szkoły podstawowej. Program Radosna Szkoła, która wspiera też szkoły podstawowe, organy prowadzące i dyrektorów szkół w poprawie warunków do nauki poprzez zabawę między innymi. Cóż, prace nad zmianami w kształceniu zawodowym i w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych jeszcze trwają, także w tym roku szkolnym nie będzie tutaj istotnych zmian. W ubiegłym roku wiele pytań i wątpliwości wzbudzała m.in. reforma wychowania przedszkolnego. Wbrew pozorom wypadło to bardzo dobrze, dodaje Kiszkiel. To te obawy nie potwierdziły się. Choćby na tej podstawie można to stwierdzić, że w bieżącym roku szkolnym będzie przynajmniej dwukrotnie więcej sześciolatków, które podejmą naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. My jeszcze nie mamy pełnych danych, ale takie orientacyjne na to wskazują. Również ilość dzieci 3, 4 i 5-letnich, które korzystają z opieki przedszkolnej, zwiększyła się w naszym województwie. To był wielki wysiłek organów prowadzących, by stworzyć warunki do tej edukacji, ale udało się. Także są to wskaźniki wyższe niż w roku ubiegłym, chociaż mówię, jeszcze nie mamy pełnych danych. Dbamy o suwalską oświatę, powiedział Marek Buczyński, zastępca prezydenta Suwałk. Warto dodać, że w te wakacje większość suwalskich szkół przeprowadziła remonty finansowane właśnie z budżetu miasta, a wczoraj Rada Miejska podniosła nauczycielom płace. Dbamy o suwalską oświatę, bo to jest tak naprawdę inwestycja w przyszłość naszego miasta. Edukacja będzie stanowiła o tym, kto będzie w tym mieście w przyszłości pracował, kto będzie tym miastem zarządzał. Właśnie ci młodzi ludzie, którzy w tej chwili są, uczą się w szkołach podstawowych, gimnazjach czy szkołach ponadgimnazjalnych. Także z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia samorządu, to jest inwestycja w przyszłość i to są pieniądze najlepiej, jak tylko można, zainwestowane, jeżeli chodzi o pieniądze samorządowe. Pełen optymizmu jest również Czesław Wielgat, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. Ubiegły rok, który zamykamy, wypadł całkiem dobrze, dodaje. No już ubiegły rok tak jakby zakończony, teraz Rada Pedagogiczna podsumować, zakończyć, no i z nowymi siłami do nowego roku idziemy. No podwyżka 7% brutto, niby nie dużo, no ale zawsze coś. Oprócz tego, no cóż, no my jesteśmy zadowoleni z ubiegłego roku, z efektów pracy dydaktycznej. Matura w sumie poszła nieźle, nabór mamy tak jak trzeba panowany. Obaw przed zmianami, przed brakiem godzin nie ma, bo nauczyciele mają pracę, także nie ma w tych, na dzień dzisiejszy nie ma problemu.